Eliminacje do Mistrzostw Europy w kobiecej koszykówce na chwilę zawitały do Gniezna, gdzie rozegrano mecz Polski ze Słowenią. Nasze reprezentantki niestety przegrały ten pojedynek 71-78, ale pozostawiły po sobie dobre wrażenie. W zasadzie można dyskutować, czy porażki nie spowodowało złe wejście w to spotkanie. Koszykarki w białych strojach z orzełkiem na piersi nie były zbyt skuteczne w pierwszej kwarcie, w której uległy aż 11-26. Polki do walki rzuciły się już po starcie drugiej kwarty. Szybko odrobiły całą stratę z pierwszej, nie dopuszczając, i to dosłownie, do głosu Słowenek, które długo nie były w stanie zdobyć ani punktu. Na 4 minuty przed przerwą wyszliśmy na prowadzenie, a trybuny wpadły dosłownie w euforię, bo gospodynie do kosza trafiały kilkukrotnie z rzędu za 3 punkty. W połowie potyczki było 41-37. Trzecia i czwarta kwarta nie były już dla nas tak szczęśliwe. Polki nie były już tak skuteczne, przegrywając kolejno 13-17 i 17-24. Po trzeciej kwarcie był remis 54-54. Słowenki w końcówce, prowadząc jednym punktem, najpierw wywalczyły sobie trójkę zza półkola, a potem jeszcze dorzuciły 3 oczka z rzutów osobistych, pozbawiając ostatecznie złudzeń polskich kibiców i naszych zawodniczek. Najwięcej punktów dla Polski w tym meczu wywalczyły Weronika Telenga 12, Marisa Kastanek 11, a także Amalia Rębiszewska i Klaudia Gerczen po 10.